Witam Państwa serdecznie, nazywam się Maciej Urbanowski, jestem historykiem literatury. Dzisiejszy wykład chciałem poświęcić doświadczeniu wojny w literaturze polskiej lat 1939-1945. Znane łacińskie przysłowie twierdzi, że inter arma silent muse, a więc w czasie wojny muzy milczą. Nie jest to prawdą w przypadku literatury okresu II wojny światowej, bo polscy pisarze niemal od razu starają się opisać to doświadczenie wojenne, w którym są zanurzeni. Jawi się to doświadczenie polskim pisarzom jako fenomen z jednej strony znany, będący repetycją pewnych doświadczeń już znanych z historii Polski, a z drugiej strony od razu też polscy pisarze dostrzegają nowe aspekty tego doświadczenia, takie, które dotychczas literatura polska nie opisywała. Te znane aspekty pokazuje przede wszystkim poezja. Poezja, która od razu jakby nawiązuje do tradycji romantycznej, neoromantycznej. Od razu pojawia się w poezji polskiej okresu wojny tonacja tyrtejska, ukazująca wojnę jako próbę narodowej wspólnoty i fundujących ją wartości. Poeta, pisarz staje się świadkiem wojennych wydarzeń, komentatorem, ale także właśnie tyrteuszem mobilizujący narodową wspólnotę do walki, pocieszającej wspólnotę w trudnych chwilach. Jest strażnikiem pamięci narodowej, który akcentuje ciągłość narodowej egzystencji, pielęgnuje narodową pamięć, budzi dumę z przeszłości i działa, jak powiedzielibyśmy za Sienkiewiczem, ku pokrzepieniu serc. Choć pojawiają się głosy na przykład Andrzeja Trzebińskiego o śmierci liryki w okresie wojny, to w praktyce poezja odgrywa wówczas bardzo dużą rolę i cieszy się niezwykłą popularnością. Melchior Wańkowicz w 1943 roku pisze: "Poezjo, przybywaj". Czesław Miłosz stwierdza: "Gdy padają państwa i wali się w gruz niejedna milionowa potęga, warownią prawdziwej wolności pozostaje niepodległe serce i pieśń niepodległa". Znamienna jest popularność wydawanych konspiracyjnie antologii poetyckiej. Charakterystyczna jest popularność książek poetyckich wydawanych na emigracji. Antoni Słonimski w 1940 roku publikuje zbiór wierszy Alarm, który do zakończenia II wojny światowej będzie miał aż 7 wydań. Niezwykłą aktywność wykazuje Kazimierz Wierzyński, który w okresie II wojny światowej wydaje aż 3 zbiory wierszy. Charakterystyczny jest też powrót do aktywności poetyckiej Jana Lechonia, który milczy od 1924 roku, a w okresie II wojny światowej wydaje 2 bardzo ważne i popularne zbiory wierszy. Na pewno jest ważna wówczas świadomość, że ta poezja po 1939 roku musi być inna od poezji przedwojennej. Ta poezja przedwojenna jest bardzo przez poetów i krytyków po 1939 roku krytykowana. Krytykowana jest zwłaszcza poezja skamandrycka, ale nie tylko. Czesław Miłosz pisze: "Jest w literaturze tego okresu, a więc międzywojnia, a szczególnie w poezji, coś, co można by nazwać kompleksem chaosu, lubowaniem się w rozpadzie". Wzorem okazuje się właśnie romantyzm. Jerzy Zagórski, poeta, katastrofista z grupy Żagarów, pisze na łamach podziemnej prasy: "Dziś oczekujemy od poezji polskiej, że wyrówna lata swojego upadku i stanie się jak niegdyś poezją wieszczów". Jan Lechoń w 1943 roku pisze wiersz "Czemu o tym pisać nie chcecie panowie?". Sam tytuł jest nawiązaniem do trzeciej części Dziadów i w tym wierszu pisze w imieniu poetów tak: "Jak Dante za Wergilim schodzimy do podziemi, słuchać jęku w ciemnościach, gdzie się rozum traci. Wśród murów obryzganych przez krew naszych braci, przez które zda się jeszcze wołają do siebie, idziemy szukać tych kości, których nikt nie grzebie".
Charakterystyczne cechy tej poezji, tego nurtu, to właśnie perspektywa zbiorowa, mówienie jako w imieniu pewnej wspólnoty sygnalizowanej właśnie zaimkiem my, częściej niż ja. Charakterystyczny jest zwrot w stronę aktualności. Wiersze te żyją chwilą, pisał Czesław Miłosz. Znamienna jest alegoryczność, a więc sięganie do takich symboli czytelnych, komunikatywnych, wywodzących się z utrwalonej już tradycji literackich. Znamienny jest też klasycyzm, właśnie oparcie się na tradycji nie tylko romantycznej, ale także poezji legionowej. Najwyżej ceniona jest właśnie poezja wielkich romantyków. W wierszu Biblia Polska Kazimierz Wierzyński pisze: to nie są wiersze, poematy i polonezy Karmazynów, to Biblia, w której polskie światy z ojców przenoszą na synów. Te nawiązania do poezji romantycznej w liryce wojennej polegają nie tylko na przywoływaniu właśnie cytatów, parafraz, tematów, toposów romantycznych, ale także na obecności pewnej historiozofii romantycznej, pewnego romantycznego widzenia dziejów. On często nawiązuje do romantycznego mesjanizmu, w ramach którego martyrologia wojenna Polaków wpisuje się w Boży porządek świata. Bóg staje się towarzyszem niejako tych cierpień narodowej wspólnoty, opiekunem polskiej walki, ale też znakiem nadziei, sygnałem sensu, że ta walka, bolesna walka, często prowadzi do jakiegoś religijnego, ale też politycznego celu. Walka Polaków, tak jak myśleli romantycy, tak też myślą poeci okresu II wojny światowej, jest walką nie tylko w obronie konkretnego narodu, ale całej wspólnoty cywilizacyjnej. Jest to walka w obronie wolności konkretnej jednostki, ale też wolności całej Europy, całego Zachodu. Władysław Broniewski w wierszu Via Dolorosa porównuje więc los Warszawy do losu Chrystusa, a drogę Polski do wolności do drogi na Golgocie. Wierzyński w wierszu Via Appia pisze: bijemy się o cały świat. Biją się polskie pułki o Nikę Samotracką, o stare ateńskie zaułki, o tysiące minionych lat, o Akropol i Kapitol, o Grecję i Rzym uderza ułańskie kopyto, artyleryjski dym. W ramach tego nurtu ciekawe jest też i znamienne pojawienie się takiej odmiany nazywanej poezją żołnierską. To jest poezja, która jest pisana przez poetów i zarazem żołnierzy. To jest poezja, w której pojawia się właśnie temat żołnierski, batalistyczny. Często walka żołnierska, walka polskich żołnierzy jest tutaj gloryfikowana. To także żołnierskość rozumiana jako kreacja autora, który właśnie jest sam żołnierzem, czy ukazuje się czytelnikowi jako żołnierz, ale żołnierzem ma być także czytelnik, żołnierzem w sensie dosłownym, ale także w sensie metaforycznym, bo ta poezja właśnie ma czytelnika mobilizować do walki, mobilizować do stanięcia w szeregach obrońców Polski, obrońców Zachodu. Ta żołnierskość to także specyficzny, pełen wojskowych zwrotów język i także charakterystyczny system wartości, w którym właśnie patriotyzm, honor, odwaga, nienawiść do wroga, solidarność z własnym narodem są czołowymi wartościami. No i wreszcie charakterystyczne gatunki: marsz, piosenka, pieśń, hymn. One decydują o pojawieniu się tej właśnie odmiany poezji w czasie II wojny światowej. Poezji mobilizującej, wzywającej do walki. Uprawiają ją m.in. Beata Obertyńska, Bronisław Kobrzyński, Jan Olechowski czy Antoni Bogusławski. Na tej mapie poezji wojennej lat 1939-1945 osobne i szczególne miejsce zajmuje na pewno twórczość Czesława Miłosza, który patrzy na wojnę z perspektywy okupowanej Warszawy, z perspektywy cywila, bo Miłosz nie jest bezpośrednio zaangażowany w żadną walkę o charakterze konspiracyjnym wymierzoną w Niemców. Jest aktywny w czasie
konspiracyjnych wieczorów literackich, wydaje swoje wiersze w 1940 roku pod pseudonimem Jan Syruć. Pisze eseje, pisze obfitą, ciekawą korespondencję, ale przede wszystkim uprawia twórczość poetycką, która ukaże się w 1945 roku w tomie Ocalenie. Będzie jeden z pierwszych tomów, które zostaną opublikowane po wyzwoleniu Warszawy. W tych wojennych wierszach Czesława Miłosza pojawia się bardzo specyficzna perspektywa. To jest perspektywa, która z jednej strony właśnie odrzuca przedwojenną poezję czystą, wyzwalającą się od rzeczywistości, od konkretu, od przedmiotu. Poezję, która realizuje program ocalenia, w znanym, często czytowanym fragmentu wiersza Przedmowa Miłosz pisał, czy pytał retorycznie, czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi, wspólnictwem urzędowych kłamstw, piosenką pijaków, którym za chwilę ktoś poderżnie gardła, czytanką z panińskiego pokoju. Jest to poezja specyficznie zaangażowana w wojenną rzeczywistość. Waha się ta poezja, jak pisał Kazimierz Wyka, między pamfletem, klasycystyczną notatką czynioną według doraźnej rzeczywistości i profetyczną wizją, patetycznym rachunkiem znaczeń. Brak tu postawy tyrtejskiej. Miłosz przyjmuje w swoich wierszach postawę świadka, sędziego, filozofa, ale też właśnie pamflecisty czy oskarżyciela. Inny jest już katastrofizm Czesława Miłosza. W sławnej piosence o końcu świata sama katastrofa jawi się jako coś, co jest takim nieodłącznym, można powiedzieć, elementem ludzkiej egzystencji i porządku świata. Zarazem katastrofa nie wyklucza afirmacji rzeczywistości, afirmacji codzienności. Przełomowy jest charakter napisanych w 1943 roku dwóch cykli poetyckich Miłosza. Pierwszy to Świat, poema naiwne, drugi to Głosy biednych ludzi. W Świecie, poema naiwnym, pisanym w 1943 roku, Miłosz właściwie daje nam taką przypowieść filozoficzną o świecie jako domenie ładu i rozumności, które to ład i rozumność mają swoje źródło w Bogu. Świat ma tutaj ustalone miejsce, jest to świat realny i konkretny i taki świat też powinna opisywać poezja. Barwy ze słońca są, a ono nie ma żadnej barwy, bo ma wszystkie i cała ziemia jest niby poemat, a słońce nad nią przedstawia artystę, pisał Miłosz w tym poemacie i twierdził w zakończeniu: niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli i patrzy w promień o ziemi odbity, tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili, gwiazdy i róże i zimy i świty, formułując program takiego, można powiedzieć, poetyckiego realizmu. Ale też jest w tym poemacie bardzo zaskakującym ze względu na tą taką afirmacyjną nutę, ton charakterystycznej dla Miłosza ironii, widocznej w podtytule Poema naiwny, ale także też w rękopisie, którym poemat ten podpisany jest nazwiskiem Kuska. Jeszcze wyraźnie widać tę ironię, ucieczkę od patosu w cyklu Głosy biednych ludzi, który jest właśnie monologami, wypowiedziami zwyczajnych, współczesnych, najczęściej świadków wojennych wydarzeń. Ci ludzie budzą litość, ale też pomieszanie, gniew, a nawet odrazę. Pojawia się tu tonacja szydercza, tonacja sarkastyczna. Pojawia się tonacja antyromantyczna. Realistyczne obrazy okupacji nie mają sobie nic wzniosłego, jak choćby w wierszu Przedmieście. Heroizm okupacyjnej rzeczywistości zderzany jest z podłością. Ginących otacza samotność i obojętność tłumu. Widzimy świat rozdeptanych wartości. Pojawiają się trudne pytania, na przykład o rolę chrześcijan w zagładzie, jak w sławnej wierszu Biedny chrześcijanin patrzy na
getto. Ten antyromantyczny, realistyczny obraz doświadczenia wojennego, on będzie bardzo wyraźny też w ówczesnej prozie, prozie wojennej, która, co charakterystyczne, ma przede wszystkim charakter dokumentalny i zarazem autobiograficzny. Stąd kariera dziennika w okresie II wojny światowej, dziennika wojennego, łatwo dojść do wytłumaczenia, bo właśnie dziennik wojenny z jednej strony jest tą formą literatury, która właśnie nastawiona jest na takie bieżące, szybkie notowanie otaczających pisarza faktów, a z drugiej strony jest też ekspresją doświadczenia jednostkowego doświadczenia wojny, które zderza się właśnie z wojną rozumianą jako atak na jednostkę. Czesław Miłosz pisze wówczas: jesteśmy skazani na odczytywanie samych siebie. To pierwszy jakby oczywisty gest, który towarzyszy wielu ówczesnym prozaikom. I właśnie powstają znakomite dzienniki, arcydzieła polskiej diarystyki. Myślę tutaj o dzienniku czasu wojny Zofii Naukowskiej, o szkicach piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, o uwagach 1940-42 Karola Ludwika Konińskiego, czy o pamiętniku Andrzeja Trzebińskiego. Co łączy te dzienniki? Po pierwsze, że autor przyjmuje tutaj, czy jest cywilem, prawda? A więc nie jest bezpośrednim uczestnikiem wojny, patrzy na wojnę z perspektywy swoistych tyłów, często też z perspektywy prowincji. To także dzienniki, które mają charakter taki demaskatorsko-rozliczeniowy, często opisując wojnę, dokonują polemiki z kulturą, z tym, co zdaniem diarystów doprowadziło w kulturze europejskiej do właśnie tej wojennej eksplozji, wojennego dramatu. To także dzienniki, które wahają się między zapisem doświadczeń wewnętrznych, a więc konwencją dziennika intymnego, a kroniką, która nastawiona jest na suchą taką rejestrację faktów otaczającej rzeczywistości. Te dzienniki najczęściej były wydawane wiele lat po zakończeniu II wojny światowej i one są przykładem no właśnie takiego widzenia specyficznego bardzo wojny, ale często też przenikliwego. Widać to zwłaszcza w dzienniku czasy wojny Zofii Naukowskiej, który w wersji okrojonej ukazał się w roku 1970, w pełnej dopiero w 1996. I tutaj właśnie dziennik intymny i kronika tworzą taką bardzo komplementarną całość. Dramat osobisty diarystki nakłada się na dramat wspólnoty narodowej. Noc prywatna staje się nocą zbiorową, jak zauważa sama diarystka, która od razu już we wrześniu 1939 roku notuje, że to jest, cytuję, nowy typ wojny, dotąd nieznany, na który nie ma dotąd wypracowanych metod obrony. Ta nowość wojny polega między innymi na tym, że ofiary wojny stają się mimowolnymi tutaj jej uczestnikami dokonywanego wówczas zła, dokonywanej wówczas nieprawości. Takie oswajanie się ze złem, coś, co będzie nazywane potem banalnością zła, nieustannie wraca w notatkach Naukowskiej. Zarazem Naukowska skupia się na konkrecie, na szczególe. Sławne są słowa, które zapisuje przy okazji wybuchu powstania w getcie warszawskim i na wieś o zbrodni katyńskiej. Cytuję: rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż niecała dana jest doświadczeniu, niecała jest widzialna, dociera do nas w ułamkach zdarzeń, strzępach relacji, w echach wystrzałów. I te ułamki, strzępy, echa są zapisywane skrzętnie przez Naukowską, która nie próbuje jakichś tworzyć uogólniających refleksji na temat wojny, choć zasadniczo wojna potwierdza pesymizm światopoglądowy Naukowski. Nie zmienia jej sceptycyzmu wobec historii, wobec ideologii, wobec takiego, można powiedzieć, nieobecności transcendentalnego odniesienia dla ówczesnych wydarzeń okupacyjnych. Nieco podobne są szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego, ale pisane one były z perspektywy
zupełnie odmiennej, bo okupowanego Paryża, w którym Bobkowski przebywa w okresie II wojny światowej. Dzienniki prowadził Bobkowski w okresie lat 1940-44, wydał je na emigracji w Instytucie Literackim w 1957 roku. Przez lata trwał zresztą spór o autentyczność tych zapisków, o stopień jakby tutaj literackiego wyszlifowania zapisku przez Bobkowskiego. Dzisiaj wiemy, że Bobkowski intensywnie nad tymi zapisami pracował. One są bardzo charakterystyczne znowu dla postawy cywilnej, z której doświadczana jest wojna przez Bobkowskiego. Cywilnej w sensie nie tylko dosłownym, bo Bobkowski patrzy na wojnę jako ktoś, kto nie jest zaangażowany w żadną walkę militarną, ale także metaforycznym, bo Bobkowski manifestuje w tych dziennikach swoją niechęć do wojny widzianej czy interpretowanej przez niego jako właśnie kult zbiorowości, ale także doświadczenie, które każe jednostce poświęcać swoją wyjątkowość, swoją indywidualność na rzecz wspólnoty narodowej. Także taka antywojenna jest wymowa gestów Bobkowskiego głoszących pochwałę życia, hasło primum vivere, a więc przede wszystkim żyć wbrew otaczającej Bobkowskiego śmierci, wbrew destrukcji, wbrew zniszczeniu. Najmocniej to widać w początkowej partii dziennika, kiedy Bobkowski opisuje taką swoją przymusową podróż rowerem po południowej Francji w towarzystwie warszawskiego taksówkarza Tatka. Ta podróż staje się takim doświadczeniem wewnętrznym Bobkowskiego, który dokonuje rewizji z kulturą międzywojennej Europy, międzywojennej Polski, patrząc na upadającą Francję, której jest wielbicielem, a której katastrofę bardzo boleśnie odczuwa. Stąd też takie właśnie rewizjonistyczne, demaskatorskie i przenikliwe partie tego dziennika. Doświadczenie wojny jest to doświadczeniem kryzysu Zachodu, kryzysu Francji, kryzysu wartości, które fundowały cywilizację zachodnią, ale także kryzysu pewnego etosu polskiego, etosu opartego przede wszystkim na ideologii romantycznej. Romantyzm, zwłaszcza w wersji mesjanistycznej, bardzo gwałtownie jest odrzucany przez Bobkowskiego. No i tytuł tego dziennika, Szkice piórkiem, nawiązujący trochę do szkiców węglem Henryka Sienkiewicza, ale przede wszystkim do wielkiej literatury realistycznej, do braci Goncourt, do Flauberta, do Prusa. To jest tradycja, która zdaniem Bobkowskiego no jest takim ocaleniem właśnie także z tego chaosu, rozpadu, takiej makabry wojennego doświadczenia. I trzeci dziennik, o którym tutaj warto wspomnieć, a więc Uwagi 1940-42 Karola Ludwika Konińskiego, krytyka literackiego, prozaika, bardzo ciekawego, wybitnego myśliciela konserwatywnego, prawicowego, który przed wojną był związany przede wszystkim z myślą narodową. W czasie II wojny światowej chorujący na gruźlicę Koniński patrzy na wojnę z perspektywy podkrakowskiej Rudawy, a więc małego, prowincjonalnego miasteczka. Zapisuje otaczającą go rzeczywistość, ale ta warstwa kronikarska jest mniej ważna od warstwy intelektualnej. Jego dziennik jest takim religijno-filozoficznym solilokwium, medytacją, w której Koniński zastanawia się nad sensem religijnym otaczających go wydarzeń, nad złem, jego istotą w kontekście istnienia Boga. Podejmuje się takiej prywatnej teodycei, buduje prywatną filozofię kieszonkową, jak to określa.
twierdząc, że w dziejach jakby Bóg wciąż pracuje i nawiązując do filozofów, tym razem znowu romantycznych, próbuje stworzyć jakąś własną filozofię, filozofię zarazem, która jego zdaniem powinna wyłonić się z doświadczenia wojennego. Oczywiście te dzienniki Naukowskiej, Bobkowskiego czy Konińskiego są tylko przykładem bardzo interesującej diarystyki wojennej, w której właśnie ta warstwa kronikarska łączy się z warstwą, można powiedzieć, taką filozoficzno-demaskatorską. Tutaj warto wspomnieć o dziennikach Leopolda Buczkowskiego, Stanisława Rembeka, Marii Dąbrowskiej, Karola Iżykowskiego, czy też bardzo ważnych, wstrząsających dziennikach z Gett, między innymi Adama Czerniakowa, Emanuela Ingelbauma czy Ludwika Landaua. Drugim elementem prozy wojennej, tego doświadczenia wojennego zapisanego w prozie, jest niewątpliwie reportaż. Kariera reportażu w czasie II wojny światowej jest czymś znowu do pewnego stopnia zrozumiałym, ale też ówczesne reportaże należą do klasyki tego gatunku w naszej literaturze. Tutaj warto przede wszystkim wymienić twórczość Melchiora Wańkowicza, który po wrześniu 1939 roku znajdzie się na emigracji. Szybko publikuje właśnie reportaże na temat walk polsko-niemieckich, między innymi w reportażu Wrześniowym Szlakiem. W 1944 roku z kolei publikuje niewielką książkę zatytułowaną Dzieje rodziny Korzeniewskich, która jest właściwie taką pierwszą pozycją inicjującą nurt literatury łagrowej w Polsce. Wańkowicz opisuje tutaj właśnie losy tytułowej rodziny Korzeniewskiej, niemal w całości wymordowanej przez Sowietów. On sam jako narrator powstrzymuje się od komentarza, udziela głosu Hance, jedynej ocalałej z rodziny Korzeniewskich. Od razu sygnalizuje, że chodzi mu o dokument, o jeden z tysiąca krwawych dokumentów. Odżegnuje się od wszelkiej literackości, mówi o matowym toku opowiadania swojej bohaterki. Ten matowy tok opowiadania jest oszczędnie inkrustowany nawiązaniami do Ojca Zadzumionych Słowackiego, uwznieślających, ale też pisujących doświadczenie rodziny Korzeniewskich w cykle właśnie zaczynających się losami Polaków w okresie romantyzmu. I cała ta książeczka, cały ten reportaż jest z jednej strony hołdem dla ofiar systemu sowieckiego w czasie II wojny światowej, a zarazem aktem oskarżenia wobec nieludzkiego systemu, który właśnie takich przeciętnych, zwyczajnych ludzi skazał na zagładę. Wańkowicz zauważa w tym swoim reportażu, że jest to szablonowa historia i ta szablonowość oczywiście wybrzmiewa tu gorzko sarkastycznie. Do tego nurtu też tutaj zaliczyć chyba trzeba wspomnienia starobielskie Józefa Czapskiego, też wydane w 1944 roku. Czapski był wybitnym malarzem, eseistą, ale także oficerem Wojska Polskiego uwięzionym w Starobielsku. Inaczej niż większość jego towarzyszy niedoli został przewieziony do innego więzienia wiosną roku 1940 i uniknął zagłady z rąk NKWD. We wspomnieniach starobielskich opisuje swoje doświadczenia obozowe, a zarazem poszukiwania towarzyszy niedoli. Relacja ta jest jakby upamiętnieniem znowu ofiar systemu sowieckiego, upamiętnieniem, które skupia się jakby na tworzeniu mikroportretów towarzyszy niedoli Czapskiego. Czapski akcentuje, że za liczbą niemal 4000 zamordowanych oficerów kryje się konkretna jednostka, konkretna, często niezwykła biografia, ale także uświadamia czytelnikowi, że zamordowani byli kulturową, duchową elitą społeczeństwa polskiego. I znowu Czapski nie tylko składa hołd ofiarom, ale także oskarża system sowiecki, konfrontuje propagandowe kłamstwa
z rzeczywistością, którą zapamiętał i którą wspominał. Wańkowicz także jest autorem monumentalnego reportażu o bitwie o Monte Cassino, który wydawany był w trzech tomach. Pierwszy tom ukazał się w roku 1945, ostatni w 1947. Ogromny reportaż jest zapisem bitwy, zwycięskiej bitwy Polaków. Narrator, reporter jest tutaj uczestnikiem wydarzeń, ale też komentatorem, ale i piewcą owych wydarzeń. Charakterystyczne jest, że często narracja pierwszoosobowa, ja ustępuję narracji pierwszoosobowej, my, jakby tutaj właśnie ta pozycja, z której patrzy na bitwę Wańkowicz, zmienia się, jest dynamiczna. Wańkowicz opisuje bitwę o Monte Cassino jako fragment wojny nowoczesnej, wojny, w której dużą rolę odgrywa technika, wiedza, fachowość uczestniczących w niej żołnierzy. Zdobycie klasztoru przez polskich żołnierzy jest triumfem sztuki wojennej, a nie czymś przypadkowym. Tym samym Wańkowicz polemizuje z widzeniem bitwy o Monte Cassino w kategoriach romantycznego gestu, sprzeciwia się ideologii ofiarnictwa bez kalkulacji. Pokazuje tę bitwę jako sumę wysiłku jednostek. Wojna jest ukazywana tutaj jako dzieło właśnie przede wszystkim wojennych dołów, z perspektywy których na bitwę o Monte Cassino patrzy Wańkowicz. Interesują go zwykli żołnierze, interesuje go rozmaitość postaw w czasie wojny, którą prezentują ci żołnierze. Nie tylko odwagę, ale także cierpienie, ale także tchórzostwo. Oczywiście cały ten reportaż jest afirmacją, apoteozą czynu zbrojnego polskiego żołnierza. Akcentuje rolę Polaków w zwycięstwie nad III Rzeszą, ale także jest swoistą gloryfikacją Polski międzywojennej, takim panoramicznym obrazem ówczesnej Rzeczpospolitej, której mikrokosmosem są bohaterowie tej książki. Wańkowicz podkreśla wielokulturowość polskiej armii, podkreśla, że ona jest takim, można powiedzieć, skrótem ówczesnego polskiego społeczeństwa. I znowu, reportaże Wańkowicza czy Czapskiego są przykładem dużo obfitszej i równie ciekawej twórczości, którą uprawiali Ksawery Pruszyński, Janusz Meissner, a w kraju Aleksander Kamiński, który napisał niezwykle popularne Kamienie na szaniec, opowiadającej o walce szarych szeregów. I trzeci element ówczesnej prozy wojennej, mianowicie eseistyka. Znowu bardzo ciekawa i być może jedna z takich najbardziej przenikliwych, jeżeli chodzi o diagnozowanie tego, czym było ówczesne doświadczenie wojenne, w tym jego nowym, niezwykłym aspekcie. Myślę tutaj o trzech esejach o wojnie Bolesława Micińskiego, autora Podróży do piekieł, wydanych w 1936 roku, który znalazł się po wybuchu II wojny światowej we Francji, gdzie szybko zmarł na gruźlicę, ale zdążył opublikować właśnie trzy eseje o wojnie, w których zastanawiał się nad tym, na ile wojna jest w stanie zniszczyć kulturę europejską, na ile oręż wojennej ideologii totalitarnej, które jego zdaniem doprowadziły do wojny, zwyciężą kulturę. Tutaj odpowiedź Mizińskiego była optymistyczna. Pisał: słowa spisane mieczem nie są trwałe, a pióro i zeszyt to prawdziwe fundamenty prawdziwego mocarstwa. Jednocześnie niepokoił się Miciński, że totalizm zniekształca duszę nie tylko swoich zwolenników, ale również przeciwników. Miciński polemizował z tymi, którzy dystansowali się od walki z totalizmem. Pisał: warto nienawidzieć, cierpieć i ustrzec się od grzechu letniości. I także Miciński podejmował bardzo zasadniczy rozrachunek z epoką czasów pogardy, która doprowadziła jego zdaniem do wojny. Krytykował infantylizm kultury międzywojennej, małpią ciekawość, jak to określał, tej kultury, bezmyślne okrucieństwo, które jego zdaniem
doprowadziły do zaniku poczucia wielkości, osłabienia poczucia rzeczywistości, a w efekcie do wybuchu II wojny światowej. W kraju świetne, znakomite eseje pisał Kazimierz Wyka, zatytułował je Życie na niby, wydane zostały i w formie zresztą ocenzurowanej dopiero w 1957 roku. Wyka, trochę jak Koniński, opisywał wojnę z bocznicy dziejów, jak to określał, mianowicie spod krakowskich Krzeszowic, które były częścią generalnego gubernatorstwa. Tam, jak w pryzmacie, jego zdaniem skupiały się wszystkie sprężyny systemu hitlerowskiego w Polsce. Patrzył na doświadczenie wojenne także z perspektywy cywila, człowieka przeciętnego, ale też, jak to określał, antropologa mimo woli, który prowadzi przymusowe badania terenowe. Tytuł książki był metaforą życia wojennego, życia pod okupacją, życia w państwie totalitarnym, które jest życiem nierzeczywistym, fantastycznym, nierealnym, tworzonym wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Wojna nowoczesna, podkreślał Wyka, w Życiu na niby, jest wojną totalną w sensie socjologicznym, dociera czy przenika każdą część ludzkiej egzystencji, nawet zdawałoby się pozornie obojętną. W dwóch najbardziej znanych esejach z tej książki pokazywał to znakomicie Wyka. Myślę tu o Gospodarce wyłączonej, w której analizował no właśnie system ekonomiczny w generalnym gubernatorstwie, nazistowską ekonomię w skolonizowanej, okupowanej Polsce, pokazując, jak budowana przez Niemców ekonomia zmusza Polaków do udziału w nieludzkim, totalitarnym systemie, jak zło, które ta ekonomia wprowadza, także w sensie etycznym, dotyka jej ofiary. Drugi ważny esej z tej książki to Goebbels, Hitler i Cato, który jest analizą prasy hitlerowskiej jako nowoczesnej propagandy, która reżyseruje fakty, która stwarza same fakty, która buduje właśnie zakłamaną rzeczywistość życia na niby. I ostatnia książka eseistyczna, o której tutaj warto wspomnieć, mianowicie Legendy nowoczesności Czesława Miłosza. Teksty pisane w czasie II wojny światowej, w całości wydane dopiero w 1996 roku, razem czytane są próbą jakby wskazania winnych w kulturze europejskiej zwycięstwa faszyzmu. Miłosz analizuje europejskich pisarzy, europejskich filozofów, sięgając aż do oświecenia, twierdząc, że zwycięstwo ideologii faszystowskiej i wybuch II wojny światowej był spowodowany przede wszystkim długą pracą, tu zacytuję, szarlatanów myśli, mącicieli sumień. Tymi mącicielami sumień są m.in. Fryderyk Nietzsche, ale także William James czy André Gide. Ci wszyscy filozofowie, myśliciele, którzy mniej lub bardziej wyraźnie stali po stronie tego, co Miłosz określa mianem insurekcji romantycznej, a więc apologii emocjonalności, instynktu, czynu, które jego zdaniem no, osłabiały racjonalność, osłabiały poczucie rzeczywistości u Europejczyków i właśnie zezwalały na pojawienie się takich ideologii, jaką był faszyzm czy hitleryzm, a poniekąd także bolszewizm. I znowu, tutaj warto też wymienić eseje Herlinga Grudzińskiego, Jana Kota czy Włodzimierza Pietrzaka z tego właśnie wojennego okresu. Na tym tle znacznie skromniej rysuje się proza fikcjonalna. Tutaj warto pamiętać z jednej strony o opowiadaniach okupacyjnych Jerzego Andrzejewskiego, które zostały wydane w tomie Noc. One są próbą jakby ukazania okupacji niemieckiej z perspektywy jej ofiar, Polaków, ludzi często przeciętnych, stających wobec no, trudnych dylematów moralnych.
Najbardziej znany z tego tomu opowiadanie Wielki Tydzień jest próbą analizy postaw Polaków wobec Żydów i Żydów wobec Polaków w okresie powstania w getcie warszawskim. Ale także pisał Jerzy Andrzejewski już pod koniec II wojny światowej opowiadania o charakterze groteskowym, na przykład Kukułkę czy Paszportową żonę, w której pokazywał okupację niemiecką od strony takiej bardziej humorystycznej, choć jest to czarny humor, często groteskowej, w której dominują postawy już nie heroiczne, patetyczne, ale często właśnie takie bardzo przyziemne, dalekie od jakiegokolwiek etosu heroicznego. I dwa arcydzieła, opowiadania, które powstają w czasie II wojny światowej, Jarosława Iwaszkiewicza, myślę o bitwie na równinie Sedżmor oraz Matce Joanny od Aniołów. Opowiadania, które nie mają bezpośredniego związku z rzeczywistością wojenną, ale niewątpliwie są takimi przypowieściami, parabolami historycznymi, które komentują wojenne dylematy i wojenną rzeczywistość, sięgając po tematy z dalekiej historii Polski, ale też z historii Anglii, jak w bitwie na równinie Sedżmur. Iwaszkiewicz zastanawia się znowu nad sensem udziału jednostki w polityce, w historii, na tym, na ile jednostka może zmienić sens i właśnie tok historii, ale też na ile jednostka jest w stanie walczyć samotnie ze złem. W obydwu tych przypadkach odpowiedź Iwaszkiewicza jest negatywna. W bitwie na równinie Sedżmur bohaterka nie wpływa na bieg dziejów, a jedynie powoduje zło w życiu własnym i życiu swoich najbliższych. W Matce Joannie od Aniołów ksiądz próbujący zwalczyć szatana w tytułowej Matce Joannie od Aniołów sam dostaje się pod jego wpływy. Zła nie można zwyciężyć w ten sposób, zdaje się mówić Iwaszkiewicz. Każdy, kto walczy ze złem, dostaje się pod jego wpływy. Albo też bardziej optymistyczna wersja jakby tego opowiadania mówi, że ze złem można walczyć jedynie miłością, ale i tak te skutki naszych działań nie są do końca przewidywalne. Te wszystkie tutaj kwestie, które były poruszane w poezji wojennej, w diarystyce, w eseistyce, w reportażach, poniekąd także w opowiadaniach, one będą kontynuowane po 1945 roku. Te konsekwencje, zwłaszcza estetyczne, ale także filozoficzne doświadczenia wojennego, które polscy pisarze i pisarki wyciągają jakby na gorąco z ówczesnych wydarzeń, no będą bardzo aktualne i potwierdzone także wiele lat po 1945 roku. Jest to niewątpliwie ważna i ciekawa wciąż część polskiej literatury XX wieku. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wykładu. Zapraszam do kolejnego.